dzisiejszym filmiku Łódź. Miasto w ostatnich latach popularne głównie dzięki memom, w większości niestety dość nieprzychylny. Największym stereotypem tego miasta jest to, że w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat nic się nie zmieniło, a budynki i infrastruktura pozostawiają sporo do życzenia. Nie możemy się doczekać obalenia lub potwierdzenia informacji dotyczących Łodzi. Przypominam, każde miasto będziemy oceniać w 7 kategoriach. Pierwsza kategoria to atrakcje. Okej, jesteśmy w Łodzi, dotarliśmy całkiem sprawnie w zasadzie. Znajdujemy się właśnie przed, nie wiem czy widać, manufakturą. Tak, manufaktura prawdopodobnie to jest chyba najbardziej znane, ikonowe miejsce. Podobno wizytówka miasta. Co, w środku są tak naprawdę jakieś butiki, to jest podobno stara fabryka. W tym momencie jesteśmy przed najdłuższą fontanną w Europie. I mierzy aż 250 metrów długości. Manufaktura to atrakcja turystyczna, ale przede wszystkim miejsce spotkań dla łodzian. Choć nie jest to miejsce o jakimś głębokim znaczeniu, myślę, że manufakturę docenią przede wszystkim mieszkańcy. Są tutaj muzea, kino, teatr, 250 butików i sklepów, place zabaw, klub fitness i przede wszystkim kilkadziesiąt restauracji i kawiarni. Z kolei na zewnątrz latem jest tutaj plaża, a zimą lodowisko i często grają tutaj koncerty. Jesteśmy właśnie na Placu Wolności, jest tutaj naprawdę mega i trzeba przyznać, że trochę ma to coś wspólnego z wolnością. Zresztą sami zobaczcie naokoło, co tu się dzieje. Chyba można robić tutaj dosłownie wszystko. Ale takiego ronda, które okala to ten pomnik, to przyznam się szczerze, że nigdy nie widziałem. Wyszliśmy na najbardziej znaną, zdecydowanie najbardziej znaną ulicę w Łodzi. Podobno jeśli chcesz zostawić dobre wrażenie w Łodzi, jak masz jakichś gości, to zabierz ich na ulicę Piotrkowską. No i właśnie tutaj jesteśmy w tym momencie. Za nami jest pasaż Róży, do którego wejdziemy i zaraz wam wszystko pokażemy. Zaraz po manufakturze, choć myślę, że na tym samym miejscu na podium stoi ulica Piotrkowska, czyli jedno z najbardziej znanych ulic w kraju, a jednocześnie najdłuższy polski deptak. Choć na chwilę obecną ludzie pochowali się przed deszczem, to podobno ulica ta tętni życiem w każdej porze roku czy dnia, między innymi przez odbywające się przy niej jarmarki i festiwale. Poza sklepami, butikami, restauracjami czy klubami muzycznymi jest tutaj piękny pasaż Róży. Autorką projektu jest artystka Joanna Rajkowska. Pasaż Róży to osobista realizacja, która nawiązuje do choroby córki artystki Róży. Wszystkie ściany w podwórzu kamienicy zostały pokryte kawałkami luster. Fragmenty luster dają z pozoru obrazy niedopasowane do siebie i zniekształcone. Jednak jest to tylko złudzenie, które wynika z rozbicia luster, symbolizujących chorą siatkówkę oka. I to właśnie do przechodniów należy podjęcie wysiłku złożenia fragmentów rzeczywistości na nowo. Działania te to symboliczne gesty, nawiązujące do odbudowy siatkówki oka, Róży po chemioterapii. W Łodzi jest popularne Muzeum Kinematografii, jak i samo miasto jest mocno powiązane właśnie ze sztuką i kulturą filmową. To jest też powód, dlaczego przy Piotrkowskiej powstała Aleja Gwiazd. OFF Piotrkowska to takie jakby hipsterskie miejsce, skierowane głównie do osób o artystycznych duszach. W tym miejscu otworzyły się różne pracownie projektantów mody i architektów, kluby muzyczne czy restauracje z wyjątkowymi klimatami. OFF Piotrkowska to nie tylko miejsce, gdzie jest tutaj dużo restauracji, według polecenia Damiana, którego kanał bardzo polecam i zostałem w opisie. On właśnie jest z Łodzi i napisał też trochę o tym miejscu ciekawostek. Między innymi to, że tutaj nie są tylko knajpy, ale na przykład są tutaj często różne kina plenerowe. I co ciekawe, że kiedyś to miejsce było nazywane Chinatown, dlatego że było tutaj dużo chińskich knajpek. No i dalej tam widziałem, że jest jakieś Asian food, coś. No i tak, taka ciekawostka w zasadzie, że Łódź też miało swoje Chinatown. Jeśli chodzi o Łódź, atrakcje są okej. Okay. Rozbudowuje się to miasto, gdzieś tam ma coś ciekawego powstać i tak dalej, więc zdecydowanie to miasto moim zdaniem ma potencjał. Na chwilę obecną, jak oceniamy atrakcje? Mi się wydaje, że jakieś 7. No widać tutaj mega dużo kontrastów. Są budynki naprawdę bardzo ładne, są kamienice naprawdę odnowione, które są śliczne, a są na przykład tak jak niektóre budynki z PRL-u, to jest mało powiedziane, ale ogólnie atrakcje wydaje mi się, że 7, powiedziałbym 7 na 10. Ja dam 6. Nie ma tu wiele rzeczy do zrobienia. Są takie 3, wydaje mi się, podstawowe, może 2. W zasadzie manufaktura i Piotrkowska, a reszta, no i ta Aleja Róż, coś, ale to są takie, tam rzeczy jest do zrobienia w minutę dosłownie. Więc jeśli miałbym ocenić atrakcję, co można tutaj ciekawego zrobić, to dałbym właśnie 6. Łódź za atrakcję otrzymuje od nas 13 punktów. Kategoria druga. Lokalne potrawy. Najpopularniejszymi łódzkimi potrawami są
Żulik, popularny w województwie łódzkim słodki chleb na podobiznę do tych tureckich wypieków. Angielka, w Krakowie znana jako weka, w Polsce często jako bułka paryska. To oczywiście tylko długa bułka pszenna w wielkości małego chleba. Prażoki z kapustą, ziemniaki, boczek, kapusta kiszona. Nigdy nie jadłem, ale mega chcę spróbować. Knedle z truskawkami. To akurat chyba nikomu tłumaczyć nie trzeba. A zalewajkę mieliśmy okazję skosztować. Wygląda to jak dwie zupy. Jedna polska chyba, czyli żurek. Albo barsz biały. Albo barsz biały, albo jak ramen. Dla mnie to wygląda jak wywar z ramenu, tylko bez makaronu. Ale jestem bardzo ciekaw. Dostaliśmy do tego jeszcze takie chrupeczki. Smakuje jak żurek. Smakuje dosłownie jak żurek. O, wiem co mi to przypomina. Przypomina mi to święconkę na Wielkanoc. Dobra, zjem to trochę w japońskim stylu. Jak oceniasz? W skali 1 do 10. 7 na 10. 7 na 10. Ziemniaki z kapustą brzmią naprawdę nieźle. Knedle z truskawkami muszą być pyszne. Zalewajka smakuje jak święconka. Potrawy dobre, choć nie są szczególnie wyróżniające się na tle polskiej kuchni. Z tego powodu Łódź za swoje potrawy otrzymuje od nas 14 punktów. Kategoria trzecia. Piękno i uroki. Wjeżdżając do Łodzi, pierwsze co pomyśleliśmy, miasto, no, wygląda jak Polska. Czyli zwykłe, szare osiedla naokoło i do tego centrum miasta. Lekko obawiałem się tego, że niepotrzebnie jechaliśmy prawie 300 km specjalnie do Łodzi, bo takie widoki mamy w każdym mieście. Łódź jednak ma coś wyjątkowego w sobie i również postaramy się w każdym mieście dostrzec choć najmniejsze różnice. Ściany wielu łódzkich budynków zdobią murale, tworząc tym samym największą w Polsce zewnętrzną galerię miejską. Jej twórcami są znani artyści street artowi z Polski, ale nie tylko, bo również i z zagranicy. Jeden z pierwszych współczesnych łódzkich murali, namalowany w 2001 roku przy ulicy Piotrkowskiej 152, został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa i przez pewien czas był największym graffiti na świecie. Za nami znajduje się mural, jeden z około chyba 150, jakie możemy znaleźć w Łodzi, ponieważ z tego co wiemy, to murale to właśnie wizytówka Łodzi. Za nami jest mural Roa. Podobno o samym artyście nie wiadomo zbyt wiele, natomiast jego prace znane są na całym świecie. Łódź fabryczna. Nie zaliczyliśmy tego jako atrakcja, bo ciężko skorzystać z tego miejsca. Raczej wpisujemy to jako piękno i urok Łodzi. Jest to bardzo znany dworzec, ponieważ jest ogromny i pusty. Mało co tutaj jeździ, więc świeci pustkami. Ale trzeba przyznać, obiekt budzi wrażenie. Przez to, że w Łodzi było dużo fabryk, jest tu dużo ceglanych budynków. Choćby oczywiście manufaktura. I szczerze, mega nam się to spodobało. Ulica Piotrkowska jest piękna i wyobrażam sobie tu spacerować wieczorami w lato. Urok psują opuszczone budynki i stare bloki mieszkalne. W sensie nawet w centrum, w niejednej uliczce dominuje styl PRL. Piękno i uroki miasta, no to zdecydowanie piękna jest ulica Piotrkowska. Natomiast w momencie, w którym weszliśmy na Plac Wolności, no to zdecydowanie było widać rozkopy. Po prostu wszędzie, rzeczywiście wszędzie, tak jak ludzie pisali w komentarzach, coś się dzieje. Gdzieś jest teren budowy, gdzieś jest zamknięte, gdzieś nie można wejść, gdzieś nie można wjechać. A ty? Według mnie, jeśli chodzi o uroki, piękno tego miasta, jest ładnie. Jest naprawdę ładnie, ale jest dużo takich brzydkich budynków, które sporo niszczą. Nie da się jakby uciec. W Krakowie jest coś takiego, no nie chcę też porównywać miast, ale trochę o to chodzi w tej serii. W Krakowie jest coś takiego, że jest ten Kazimierz, jest generalnie Stare Miasto i można uciec, powiedzmy, od tych właśnie blokowic, które są w całym Krakowie, oprócz Starego Miasta. A w Łodzi tego się nie da zrobić moim zdaniem, bo nawet przy Piotrkowskiej są, co prawda wzdłuż są kamienice, ale obok, tak jak zresztą widać tutaj za mną, jest po prostu mega brzydki budynek, zwykłe blokowisko. Przez to wydaje mi się, że ten urok Łodzi jest naprawdę średni, ale nie da się ukryć, że na pewno są tutaj piękne miejsca, więc ja Łódź pod urokiem i pięknem oceniam na 7. Ja daję 5. Okay. W kategorii piękno i uroki Łódź otrzymuje od nas 12 punktów. Kategoria czwarta. Oceny mieszkańców. Jaki jest według ciebie największy plus Łodzi? Dużo osób mówi, że szkoła filmowa. Jest jakiś największy minus, czego nie lubisz w tym mieście? Dużo ruin. Dużo ruin. Takich nieodnowionych budynków, dziurawe drogi, korki. To prawda. No to taka infrastruktura miasta tak naprawdę, to jest według mnie najgorsze. C.
co myślisz o Łodzi? No ogólnie na początku miałam mieszaną uczucia, szczerze mówiąc, ale podoba mi się. Powiem szczerze, że jest tutaj taki trochę inny vibe. Ludzie są nieco inni, może bardziej, nie wiem, przyjaźni nastawieni. Okay. No i ogólnie podoba mi się, jakby totalnie nie żałuję przeprowadzki i jak dla mnie jest super. Właśnie trochę chciałbym cię jeszcze zapytać o ludzi, bo nie mieliśmy jeszcze zbytnio okazji tutaj porozmawiać w zasadzie z nikim. Jesteś pierwszą osobą, która się zgodziła, dopóki co właśnie ludzie raczej nie chcieli i tak dalej. I czyli mówisz, że są raczej przyjaźni. No wiadomo, jak się idzie do baru, to innych ludzi się spotyka niż tak na mieście. Okej. Okay. Ale tak w życiu codziennym? Myślę, że jest okej. Okay. Jakby nigdy nie miałam jakichś, nie wiem, złych, negatywnych sytuacji, więc okay. Myślę, że jest okej. Okay. Co ci się najbardziej podoba w tym mieście? Ogólnie mega lubię Piotrkowską, czyli właśnie tak tutaj jak przechodzicie, no to lubię tutaj spacerować. Jest dużo restauracji, jest dużo pubów, dzieje okay. się, więc no dla studenta no to idealne miasto. Oceń proszę właśnie to miasto pod względem atrakcji. No jeśli chodzi o jakieś festiwale czy coś, no to bym nie powiedziała, że aż tak dużo, więc może 6, okay. ale jest, nie wiem, są muzea, na przykład Orientarium się ostatnio otworzyło, więc myślę, że Łódź się rozbudowuje, więc no może 8 pod tym względem. W sumie 8, okej. Okay. No. To ocena miasta w skali 1 do 10. 7. 7, okej. Okay. Powiedz mi, od jak dawna mieszkasz w Łodzi? Już 6 rok. Jak ci się tu mieszka ogólnie? No, ostatnio bardzo dobrze. Poznałam tutaj wiele wspaniałych ludzi i coraz więcej otwiera się nowych, ciekawych miejsc i imprez, więc teraz dużo rzeczy tutaj można fajnych robić i no, podoba mi się. Okej, czyli przez 6 lat mieszkania tutaj możesz się już nazwać łodzianką? Nie, no nie. Jak oceniasz Łódź w skali od 1 do 10 względem na przykład atrakcji i tego, co tutaj można robić? No powiedziałabym takie 7 na 10. Jesteście z Łodzi? Tak. Wszystkie jesteście z Łodzi, okej. Okay. Największy plus tego miasta? Manufaktura. Manufaktura, a dlaczego? Po prostu... Jest wszystko prawie. Okej, okay, tu jest wszystko. Takie... Też bym powiedziała, że manufaktura i są ładne zabytki. Piotrkowska jest piękna. Tak. Piotrkowska i dobre jedzenie. To jakbyście oceniły Łódź w skali 1 do 10? 8. Jakie może 5? Wow. Zaraz do ciebie wrócę w takim razie. Tak 8,5. 8,5, okej. Okay. Dlaczego 5? Komunikacja miejska to jest tragedia. Rozkopane są wszędzie drogi. Nie ma w ogóle jak dojechać ani do szkoły, ani do pracy. Czy też jesteś z Łodzi? Tak, rodowita łodzianka. O, dumna? W sumie tak. Myślę, że wiele osób nie docenia tego miasta i... Jakby jak tutaj mieszkasz od urodzenia, to może bardziej doceniasz i nie wiem, mi się podoba. Tobie się podoba. A jak oceniasz ludzi w Łodzi? Są bardzo spoko. Nigdy się nie spotkałam z jakimiś dziwnymi ludźmi, okay. Poza jakimś tam, wiadomo, rozumiem. Procentem może, ale tak to wszystko super. W skali 1 do 10 ludzie z Łodzi? Myślę, że jak chodzi o ludzi, to 9. A miasto? 8. 8, okej. Okay. Skąd jesteś? Katowic. Katowic. A długo mieszkasz w Łodzi? Jakieś 2 lata. 2 lata. Porównując Katowice i Łódź, co myślisz? Na pewno Katowice są bardziej zorganizowane aglomerystycznie. Dużo osób o tym mówi, ale szczerze powiedziawszy nie wiem czemu. Bo w Łodzi jest wieczny remont. Wieczny remont. Właśnie w Krakowie też to jest problem, że zawsze jest remont. No i on trwa mega długo. I podejrzewam, że po prostu w Łodzi jest bardzo podobnie. Że zawsze są remonty wręcz w tych samych miejscach. No, można tak powiedzieć. Teoretycznie nie mieszkam na centrum, bardziej na obrzeża, ale jak przyjeżdża się tutaj w centrum, no to... Budowa na budowie. A skoro masz porównanie, to jak byś ocenił ludzi z Łodzi w skali 1 do 10? Teoretycznie w sumie jak spotykam ludzi na mieście albo gdzieś właśnie w pracy, no to zazwyczaj normalnie da się dogadać. Okay. Jest wszystko okej. Okay. Czyli 1 do 10? No tak 8, 8, 9. 8, 9, okej. Okay. A miasto samo w sobie? Są fajne, ładne miejsca, no ale wiadomo, no trochę też remonty trochę to psują. Jest naprawdę bardzo dużo ładnych kamienic właśnie na Piotrkowskiej, jak się przejdzie, no to jak się popatrzy w lewo, w prawo, no to naprawdę jest co zobaczyć. Dużo parków jest też fajnie tutaj, fajnie zrobionych. Czy jesteście wszyscy z Łodzi? Ja nie. Nie. Tak? Nie. Wreszcie jakiś youtuber przyjeżdża do Łodzi. Zawsze tylko musi być Kraków, Warszawa. Już tłumaczę dlaczego. Jesteście świadomi tego, ile jest memów o Łodzi? Nie. Tak, jest. Jesteście świadomi tego? Łódź, najbrzydsze miasto. Coś w tym stylu. I te porównania, że 50 lat temu to miasto wyglądało tak samo, jak wygląda dzisiaj w zasadzie. Nic się tu nie zmieniło. Nieprawda. Nieprawda? Kompletnie nieprawda. Ja mieszkam w Łodzi od kiedy się urodziłam i widzę tutaj dużo pozytywnych zmian. Według mnie właśnie też jest bardzo ładnie tutaj. Tak. I na pewno nie jest wcale tak, jak jest z memu, więc od razu obalamy ten mit. Co myślisz o Łodzi? No, fajnie tu jest. A jest może jakaś rzecz, która by cię tu denerwowała, czy po prostu... Przyjemne miejsce. Korki? Na pewno. Korki, tak, okej. Okay. Co ty myślisz o Łodzi? No jest okej. Okay. Jakbyś miała ocenić w skali 1 do 10? 7,5. Ty jakbyś oceniła Łódź w skali 1 do 10? Brzmisz na dość dumną z siebie, że jesteś z Łodzi.
Nie no, 8. Myślę, że każde miasto ma swoje wady, ale ogólnie czuję się tu dobrze. Okej, okay, rozumiem. A ty? Ja też myślę, że 8. 8, okej. Okay. Łódź w kategorii oceny mieszkańców otrzymał 8 na 10 punktów. Ludzie. Kategorię tą oceniliśmy specjalnie na końcu dnia. Jedyne co możemy powiedzieć, łodzianie, gratulujemy. Świetnie wypadliście. Zaczepiali nas po drodze różni ludzie, ale zawsze pozytywni. Mimo, że pogoda była przygnębiająca, to większość ludzi wydawała się pogodna. Nie doświadczyliśmy ani jednej przykrej sytuacji. Jak oceniamy ludzi w Łodzi? Może ty najpierw powiedz. No ja mam pozytywne odczucia, zdecydowanie. Nie zdarzyła nam się żadna przykra sytuacja, było naprawdę mega spoko. 9 na 10. Ja tak samo daję, 9 na 10. Biorąc pod uwagę oceny mieszkańców i nasze doświadczenie, Łódź w kategorii ludzie otrzymuje od nas 18 punktów. Kategoria 6. Czy chcielibyśmy tu zamieszkać? Tak, chciałbym tam zamieszkać, mógłbym tu zamieszkać. Nie jest to chyba moje go-to, ale w skali od 1 do 10, jeśli już trzymamy się tej skali, to wydaje mi się 7 na 10 chciałbym zamieszkać. Ja dam 4 na 10. Ludzie są mega spoko i w ogóle miasto też mi się bardzo spodobało, ale nie chciałbym tam raczej zamieszkać. Byłoby rzeczywiście co robić wieczorami, bo jednak jest ten off na Piotrkowskiej, jest mały off podobno, jest ten, poza manufakturą to mamy tego małego księża, czy jak to się tam nazywa, także wydaje mi się, że byłoby co robić i mógłbym się tam przeprowadzić. Łódź w kategorii, czy chcielibyśmy tu zamieszkać, otrzymał od nas 11 punktów. Ostatnia kategoria to sushi. Dotarliśmy do Ato Sushi, podobno najlepszego sushi w Polsce, albo jednego z najlepszych sushi w Polsce. Wzięliśmy wino śliwkowe, czyli Umesiu, to jest akurat firmy Choya. Kampai. Kampai. Jest cudo. Nigdy nie widziałem wcześniej dwustronnych pajeczek. Pierwsze próbuję z krewetkami. Uwielbiam w ogóle tempurę. I to jest właśnie krewetka smażona w tempurze. I smakuje mega. Biorę jeszcze jedną. Ja wezmę... Ja wiem, co to jest. Majonez japoński. Węgorz. Spróbujmy. To jest mega. Muszę przyznać, że jest bardzo, bardzo dobre. Najlepsze. No mówię ci, to jest cudne. Szkoda, że takie malutkie. Jak oceniasz to sushi? Mega dobre. Skala 1 do 10. Skala 1 do 10 daje 9. Trzeba powiedzieć, że naprawdę jest cudne. Ja daję 10. Ja raczej nie jestem taki, że trudno mi dogodzić, jeśli chodzi o jedzenie. Ale to naprawdę jest pyszne. Zdecydowanie jadłbym to znacznie częściej, więc daję po prostu 10. Jeśli chodzi o miejsce, jest tu bardzo głośno, stoliki są super blisko siebie i no mamy miejsce jakoś w rogu, więc też nic specjalnego. Bardzo dobre jedzenie, nie da się ukryć. Jedyny taki minusik, że nie było klimatu Japonii. Moim zdaniem w ogóle nie było, nie? Nie było ani trochę. Ja się po prostu, tak jak mówię, powiedziałem wcześniej, nie czułem się w ogóle, jakbym był w jakiejś takiej naprawdę fajnej knajpie japońskiej, tylko po prostu w jakimś takim średnim japońskim miejscu. Nawet właśnie nie japońskim. Nawet właśnie nie japońskim, tylko taki. Nawet właśnie nie japońskim. To był bardziej styl skandynawski, wydaje mi się, w środku. Te takie popularne drewienka czy coś. I tak, jesteśmy bardzo zadowoleni. Łódź za sushi dostaje 19 punktów. Łódź otrzymał w sumie 95 punktów i na ten moment trafia na drugie miejsce. Kolejnym miastem, do którego zmierzamy, to Wrocław. Dzięki i do zobaczenia.